technika jest naszą życiem. Bez techniki po prostu to na przykład jest kamera, tak? Dzięki tej kamerze, by coś się komuś z nas stało, mogliby nas uratować. Technika, no ona po prostu wpływa na nasze życie, tak? Ona stworzyła nas po to, żeby spełniać nasze potrzeby. Na przykład myślą właśnie Państwu, stworzyliśmy katering oparty właśnie na najnowsze zasady techniki, kulinarne. Na przykład, proszę zobaczyć, tam jest ciasteczka, które mają taką dawkę kalorii, że po prostu wystarczy na cały dzień. Wiedzą Państwo, co jest tym szczytem techniki, co jest najwspanialszym wykonaniem techniki. Ja tutaj pozwolę pokazać. Używam to iPhone, tak? Ja nie potrafię w ogóle wyrazić mojego stosunku do iPhone'a, tak? Nie mam pamięć, jestem w stanie zapamiętać 2000 cyfr, natomiast wszystkich funkcji na iPhone'a nie jestem w stanie zapamiętać, dlatego jest opisane. Tutaj są notki prasowe, one są bardzo małe, że mogę Państwo ich zawsze przy sobie. To ma specjalne papierze, który się nie zmywa i którego nic nie niszczy. Także tutaj je może Państwu rozdam, nie? Proszę bardzo. Wydaje mi się, że chyba potrzebujemy czegoś bardziej prostego i dostępnego. Tak, trochę wiele. Wydaje mi się, że to jest kolejna zbędna rzecz, która będzie nam utrudniać życie. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebna. Więc drodzy Państwo, może przejdziemy się do świata, gdzie naprawdę... Ja myślę, że to jest rzecz, która ułatwia nam życie. Przede wszystkim ułatwia życie, tak? Czy widziała Pan, gdzie jest na więcej punktów, co jest lepsze? Pan komputer i chyba to mi wystarczy, a ja potrzebuję czegoś prostszego, więc proszę Państwa, przejdźmy się do świata, gdzie życie jest prostsze. Zapraszam. Każdy z nas jest nieustannie w biegu. Każdy goni za swoimi własnymi sprawami. Nieustannie jesteśmy zaskakiwani nowymi pomysłami i wynalazkami. Każdego dnia słyszymy o nowych przedmiotach, które zostały stworzone po to, by ułatwić nam życie. Ale czy rzeczywiście tak jest? W naszym życiu spotykamy wiele urządzeń technicznych, takich jak pralka, lodówka, samochód, kurtenka gazowa, gdzie wymaga niekiedy wiele zastanowienia, wiele czytania, wielokrotne czytania instrukcji, ażeby można było dane urządzenie uruchomić. Dla mnie to jest za trudne, bo mamy coś prostszego. Zastanawiam się nad tą techniką, czy jej nie jest za dużo. Wszędzie, w lodówkach, w jakichś sprzętach. Wszystko jest takie napchane tym. Tak się zastanawiam, telefony również takie są, wiesz, za dużo tego wszystkiego. Telefony MyPhone z serii Simple Life przeznaczone są dla osób, które od nowoczesnych urządzeń oczekują nieskomplikowanych w obsłudze funkcji, pomocnych w ich aktywnym życiu codziennym. Będzie bardzo udany, bardzo ma ładne, duże przyciski. No, zadowolona jestem z niego. Ma podświetlane cyferki, ma też alarmowy przycisk. A, świetny. Będzie pasował i do ręki, i do torebki. Przydatny, dostępny dla każdej z nas. Przede wszystkim dla osób, które mają jakąś wizję na siebie. Chciałabym mieć taki właśnie telefon dla siebie. Odpowiedź jest więc prosta. Istnieją urządzenia stworzone z myślą o ludziach, którzy nie potrzebują miliona funkcji i gadżetów. Urządzenia te są ponadto świetnie zaprojektowane i użyteczne w każdej sytuacji. MyPhone Simple Life. Łatwiej. Grupą celu są osoby szukające praktycznych, prostych rozwiązań, wiedzące, że telefon jest do dzwonienia, komputer jest do internetu i tak dalej. I to jest grupa celu MyPhone Simple Life. Nie tylko ludzie starsi, co chciałbym zauważyć. Główne atrybuty, duży ekran, duże klawisze wyraźnie opisane. Podstawowa funkcjonalność, to jest telefon do dzwonienia, nie do jakichś szeregu innych funkcji. Ergonomiczny kształt, bateria o większej pojemności, o większej żywotności, pozwalająca na dłuższe przebywanie w stanie czuwania. Nie trzeba często ładować takiego telefonu. Wydłużyliśmy gwarancję na telefony serii MyPhone Simple Life do 36 miesięcy. Jest to też atrybut dość istotny. W 2009 roku firma MyPhone odniosła naprawdę duży sukces. Nasza oferta, którą przygotowaliśmy, była
spowodowana zmianami, które zachodziły na rynku GSM, które zauważyliśmy, to znaczy zwiększenie się znacznie oferty prepaid w stosunku do innych, do ofert operatorskich, co tym samym dało potrzebę rynkową bardziej dostępnego telefonu na dwie karty. W 2009 roku nasza oferta telefonów opiewa na 11 modeli, co uważamy za wynik, którym można się pochwalić. Jest ona podzielona na serię. Posiadamy serię Simply Life, o której kolega Paweł mówił przed chwilą. Posiada ona w ofercie 4 modele. Model 1040, 1050 oraz 1070. Następnie posiadamy serię 3, posiadającą dwa modele 3350 oraz 3370. Jest to seria, która posiada technologię Dual SIM za bardzo przystępną cenę. Ceny rynkowe tych telefonów rozpoczynają się od 200 zł. Przepraszam, pominąłem jeszcze jedną serię. Posiadamy, nasza oferta rozpoczyna się też od serii 1, czyli telefonów na jedną kartę SIM za bardzo przystępną cenę, o cenie rynkowej poniżej 100 zł, połączonej z unikalną funkcjonalnością, jak na taką kategorię cenową. Następnie posiadamy serię telefonów 6, w tej chwili opiewa ona na 3 modele, 6651, 6670 i 6691, te dwa ostatnie posiadają dotykowy ekran. Seria 6 jest już skierowana do osób, które potrzebują czegoś więcej od telefonu. Oprócz technologii Dual SIM posiadają one dotykowe ekrany, Bluetooth oraz inne multimedialne aplikacje. Seria 7, czyli nasz pierwszy telefon multimedialny, muzyczny z apletem Java oraz zaimplementowaną technologią Dual SIM oraz bardzo ważna dla nas seria 8, czyli modele 8810, 8830 i 8850, które posiadają technologię telewizji analogowej, dającej możliwość oglądania telewizji w każdym miejscu i w każdym czasie, gdzie się znajdujemy. Osiągnęliśmy kwartalną dynamikę wzrostu sprzedaży 44%, oraz dynamikę roczną wzrostu sprzedaży 333%. Uważamy to naprawdę za bardzo dobry wynik. Od drugiego kwartału 2009 roku rozpoczęliśmy sprzedaż do innych krajów europejskich. W tej chwili sprzedajemy już do 11 krajów europejskich, między innymi do Bułgarii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii. Tutaj nie będę wymieniał, mogę nadmienić tyle, że w tym miesiącu rozpoczynamy także sprzedaż na 3 następnych rynkach, czyli w Grecji, na Ukrainie i Białorusi. Jeden z naszych modeli Simply Life w tym roku uzyska wynik sprzedaży okolicy 60 tysięcy sztuk, co uważamy za naprawdę bardzo dobrą cyfrę. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w sprzedaży telefonów z technologiami Dual SIM oraz Free TV. iPhone jako polska marka sponsorowała i uczestniczyła w polskich przedsięwzięciach. Realizowaliśmy wraz z Justyną Steczkowską teledysk, uczestniczyliśmy tam w tym teledysku z naszym modelem 7720. Jak również uczestniczyliśmy w teledysku pani Iwony Węgrowskiej, tam pokazywaliśmy nasz model 1230, to jest model taki bardzo fajny, designerski, wykonany z metalowej obudowy. Oprócz teledysków i wspierania polskiej kultury uczestniczymy też w sponsoringach. To są sponsoringi rajdów, to był rajd Alfa Romeo, to był rajd 4x4. Także MyPhone na polu wydarzeń, na polu sponsoringu również był aktywny w 2009 roku i tą aktywność zamierzamy kontynuować w roku kolejnym. Już w styczniu, już w pierwszym kwartale będziemy pokazywać aż 7 nowych modeli. Począwszy od modelu 8870, który to model będzie w pełni dotykowy, wykonany z metalowej obudowy, poprzez model 8920 i 8920TV. Tu nie zapominamy o funkcjonalności Dual SIM-u, tu nie zapominamy o telewizji analogowej. Ja pragnę przypomnieć, że telewizja analogowa, ten odbiornik telewizji analogowej jest naprawdę docenianą funkcją wśród naszych klientów.